taki trochę inny odcinek. Nowy sprzęt do garażu, myjka 150 litrów. Miałem taką małą kupić, ale mówię, jak kupić to raz, a porządnie. Aha, i tu ze szwagrem założyliśmy jeszcze taką gumę, taka wykładzina gumowa. Kupiłem też osobno, grubsza, bo czytałem, że po prostu farba schodzi, no ale jak ktoś wrzuci żelastwo jakieś do środka, to no logiczne, że poobija i będzie schodzić, nie? Także trochę my to przerobili i przetestujemy sobie. Mam tutaj takie dwie części. To jest w zasadzie nie jest brudne, jakieś takie lekki nalot jest. Ale no to, wrzucę wam jeszcze zdjęcia. To nie wiem, z czego to jest. No i smaru w środku zobaczycie na zdjęciach dużo i leżało to już kupę lat. Zobaczymy, jaki będzie efekt, jak to się umyje. Także fajna myjeczka na siłowniku takim. Prąd podprowadzony. Coś tam buczy, także zaraz sobie płyn wlejemy i zobaczymy. No, a w garażu tak to wygląda, kładzik opy. Diabolini właśnie już nie ma, diabolini skończyłem. Tak jak tam mówiłem, głowica była zrobiona, zawory, honowanie, docieranie zaworów. O, kłada słychać. No i co? I diabolini dzisiaj zabrane. Także więcej miejsca. Tu mamy jeszcze taką jamaszkę do teraz do roboty, ale to jeszcze będę mówił, co tam w niej jest do zrobienia. Dzisiaj sobie testujemy myjkę. Także co, wlewamy płyn. Baniczki ustawione fajnie. Cyk. Cyk, proszę bardzo. Szwagier jak przygotował. Cyk. Kurwa, jak ja bym miał tu brać 150 litrów, to nie wiem. Ten płyn też kupę kasy kosztuje. Nie wiem, za 20 litrów ile dałem. To coś złoty chyba. 150? Nie wiem. Tu teoretycznie jest pompka z takim filtrem. Tam powinien brud się zbierać. No a to jest jakiś płyn do myjek warsztatowych. Zobaczymy, jak sobie poradzi z brudami. Jeszcze mam jedną bańkę. Nie wiem, czy wlewać. Może wlejemy już wszystko. To jest tam cała półka pod spodem. Później może to podniosę. Cała tam na dół wchodzi. No, także 20 litrów. Pędzel na razie na bok, jeszcze wam może pokażę. Pędzelki dwa kupiłem, jeden jest taki twardy, ten biały, tamten jest miękki. Tu mamy o, płyn nasz. U, a tu go weszło, jeszcze by weszło w takich baniek. Dużo. Ciekawe, jak ta guma się sprawdzi. Nie chcę tego zniszczyć od razu. Tu mam pędzeleczek, to możemy sobie ustawić, ciągnąć sam sztaufik, żeby przepukać coś. Później pokażę wam siłowniczek. Także co, palimy myjkę. Nie wiem, jak to poleci w ogóle. Ściągniemy sobie pierw tą gumę. No, takie coś to jest. Nie wiem, jak to mocno z tego leci, to nie powinno mocno, po prostu powinna woda lecieć. Coś nie leci. A idź pan kurwa chuj. Dobra, małe cięcie. Mało płynu jest, musiałem ją przechylić. Jednak no 20 litrów na myjkę 150 litrową to za mało, nie zaciągała pompka. Ale nawet to nie jest głupi pomysł ją zostawić pod kątem. Płynu oczywiście dokupię. Ale teraz fajnie, bo płyn cały co tu mamy po tych rowkach w tej gumie nam spływa do no tu gdzie ma być, nie? Nie będzie po prostu zostawał na tym. Także ją chyba nawet może pod mniejszym kątem, ale zostawimy nachyloną. Coś się podłoży tam delikatnie, no ale płynu jeszcze będzie trzeba dokupić. No teraz tak to działa, jak włączymy. No
możemy sobie nakierować gdzie chcemy, ale nie będę tutaj kierował, bo pryska bardzo. Także co, testujemy. Pierw sobie podepniemy tą miękką szczotkę. Zobaczymy jak to idzie. To już myłem kapszerem, ale trochę opukam, bo akurat to będę zakładał, a zobaczymy na tamtej części. O, zarąbiście jak jest pod kątem, zobaczcie. Wszystko sobie spływa tam, gdzie ma być. Brud będzie zostawał na filterku. Tylko jeszcze jedynie to rękawiczki, bo ten płyn trochę gryzie. O, jedzie szwagier znowu na kładzie. No super sprawa, kurde. Myjemy, cały piasek od razu nam spukuje. Dobra. Dajemy gruby kaliber. Piach, smar. Zobaczymy pierw, chociaż tu bym mógł od razu gruby pędzel. Szkoda tego. Trochę zamoczymy. Już jest super. W ogóle smaru nie ma. Ale zobaczymy teraz taki kaliber gruby. Nie wiem czy to pasuje. No działa. Już mi się podoba, już mi się podoba sprzęt. Wszędzie możemy tymi włoskami dojść, a to jest mega szorstkie. Super po tym spływa. Zobaczcie. Sam piasek tu zostaje na dole. Trochę jakby ją jeszcze może obciął. Kurde, piękna sprawa. Odtłuszczone. Teraz założymy sobie jeszcze ten cieńszy na koniec, znaczy miększy, bo tym nie dojdziemy we wszystkie zakamarki, a tym o, wszędzie nam wyjdzie, więc pierw gruby, później cienki. Super, zobaczcie ten smar cały, co tu był na łożysko. Zero jakiegoś brudu. Wyschnie to jeszcze, zrobię fotki jak to wygląda. Zobaczycie, będzie lepiej widać. No, przetarłem na sucho. I super. Macie fotki jak wyszło. Smaru w ogóle nie mamy tam, gdzie było. Wszystko zawalone było piachem takim ze smarem. Suchutkie, czyste. Cleanerem teraz prysnąć takim kompresorem i piękna sprawa, powiem wam. Myjeczka. Także to taki szybki test. Teraz w garażu będzie to chyba często używane urządzenie. Jakieś głowice, cokolwiek przemyć z olejów. Kurde, nie trzeba już tymi paluchami grzebać. Tego cleanera też zawsze szło dużo. Jeszcze muszę z 4 bańki dokupić najlepiej. I pod kątem takim to zostawić, żeby to po prostu ten płyn nie stał tu nam na tym, bo to też pewnie jakoś tam wpłynie na tą blachę. Dobra, to tyle. Jeszcze jak tam będę wgrzebał w garażu, to sobie zobaczycie jak to tam będzie się sprawowało. Także co, kończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.